Radio gra. Obudź się, Polskoma. Także proszę Państwa, trochę literatury biblijnej, żeby ludzie Biblię znali, żeby ludzie wiedzieli, co to jest ta Biblia, co to jest to Pismo Święte wyrzucane do śmietnika. Oni nie orientują się. Teraz gorzej wygląda Biblia, a jednak Soferim to troszczyli się o to Pismo Święte, aby było. Soferim, które przepisywało, Soferim. Ja tylko przeczytam Mateusza, 23 rozdział i już Państwo będą wiedzieli, o co chodzi. A naszym gościem jest pan redaktor Piotr Falkowski. O sprawę Kongres Amerykański zatwierdził nowy projekt, pakiet sankcji przeciw Rosji. Może on zablokować budowę Nord Stream 2. Już Unia Europejska też nie tyle, że się stroży, ale obawia. Także wiecie Państwo, u nas same tutaj rewolucje w radiu, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy w domyśle, te słowa znamy, pamiętamy, także pamiętaj. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. To uczyniłoby z Niemiec tak zwany hub przesyłowy gazu, ponieważ tam przecież cały rosyjski gaz, może z wyjątkiem tego, który jest tam przy Turcji wyszedł, trafiałby oboma Nord Streamami, czyli tym już istniejącym i budowanym drugim, trafiałby do Niemiec. No w ten sposób pomijając między innymi Polskę, Białoruś, Ukrainę, państwa bałtyckie, jakby odcinając od tych, zarówno od tego źródła gazu, od korzyści wynikających z pozycji tranzytowej. No Polska kiedyś alarmowała, także rozbudowa Nord Stream 2 zagrozi i niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale i całej. Tak. Oczywiście to nie jest tak, że Nord Stream 2 zwiększy ilość gazu rosyjskiego sprzedawanego do Europy, ponieważ on tak czy inaczej trafia obecną istniejącą siecią gazociągu, czyli tym gazociągiem jamalskim, który biegnie przez Białoruś i Polskę do Niemiec, także siecią gazociągów ukraińskich, no ale w efekcie te państwa Europy Środkowej odgrywają ważną rolę tranzytową. To nie tylko chodzi o pieniądze z opłat za tranzyt, bo one są akurat bardzo niskie, są zbyt niskie, wynegocjowane są na takim poziomie niekorzystnym zaraz, no ale w przyszłości być może uda się nam je wynegocjować wyższe, no ale też daje nam pewną ważną, pozwala nam odgrywanie takiej istotnej roli dla naszego bezpieczeństwa. No jednak w pewnym sensie, mając ten gazociąg jamalski, jesteśmy w stanie w pewnych skrajnych okolicznościach także odciąć przepływ tego gazu. Aniżeli rozwiązanie dyktatorskiego. Tak, że Nord Stream 2 budowany jest ze względu na jakieś braki przepustowości, bo zarówno stary Nord Stream nie jest wykorzystywany w całości, jak i gazociąg jamalski też tak naprawdę w całości nie jest wykorzystywany, więc nie ma takich potrzeb biznesowych, czysto biznesowych, czysto technicznych, żeby to rozbudowywać. Czego ona dotyczy i na jakie rynki wpłynie, tak? I co mówi nam o Stanach Zjednoczonych? To, że lista podmiotów, osób i całych branż objętych sankcjami nie jest już
Takie jakieś machlajki żydowskie tutaj w tym radiu to GP, że ten rząd nic nam nie zrobi i ma oni się chcą zabezpieczyć może nowe jakieś światłowody. Wydawali takie listy czy to osób objętych zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, czy firmy, z którymi prowadzenie biznesu zostało zakazane, czy też ostateczności całych sektorów, w których współpraca z Rosją jest zakazana. Tu kongres wprowadzał też pewne później wyjątki, ale podstawową rolę należała tutaj do prezydenta i teraz ustawa ta po pierwsze wprowadza znaczne rozszerzenie. Zwłaszcza tych sektorów objętych zakazem, obok ważnego sektora energetycznego, też duży transport, zwłaszcza transport kolejowy, ale kilka innych także branż, ten zakaz objął, ale nie chwili to znalazło się w ustawie. No a ustawę może zmienić sam kongres, w związku z tym gdyby Donald Trump chciał te sankcje zniżyć, chciałby je ograniczyć, na przykład w toku negocjacji z Rosją obiecałby, że w zamian za jakąś formę współpracy z Rosją, nie wiem, na przykład w Syrii czy gdziekolwiek indziej, sankcje zostaną zniesione, to on nie będzie mógł tego zrobić, ponieważ będzie musiał uzyskać zgodę kongresu, a nastroje w kongresu się są takie, że nic nie wskazuje na to, żeby się kongres na jakieś znaczące redukcje tych sankcji miał zgodzić. To zresztą potwierdza głosowanie. Może słuchacze zainteresuje, to jest rzadka niemal jednomyślność. W czerwcu w Senacie tam było 97 senatorów, a dwóch przeciw, natomiast teraz ostatni wtorek w Izbie Reprezentantów 419 deputowanych za, a trzech tylko przeciw. No więc można sobie wyobrazić, że ani weto prezydenckie, ani jakiekolwiek inne opinie raczej tutaj tego stanowiska nie zmienią. Natomiast kongres w trakcie prac nad tymi projektami rzeczywiście pod wpływem tego lobbingu, zwłaszcza niemieckich dyplomatów, francuskich, innych krajów, niektóre rzeczy trochę złagodził. Między innymi właśnie te sankcje, które mają być objęte nie tylko firmy rosyjskie, ale ewentualnie firmy europejskie, przestały być obligatoryjne. To znaczy one o ile sankcje o firm rosyjskich są zapisane w ustawie, to te dotyczące firm europejskich współpracujących z Rosjanami są jakby pozostawione decyzje prezydenta, który może je wprowadzać i znosić bez uznania. No to już tak jak pan... Jeśli chodzi też o wielkość kapitału rosyjskiego, która już powoduje, że Stany Zjednoczone sankcjami obejmują. Bo pan pisze w tym artykule, że podczas debaty w Izbie Reprezentantów deputowani wskazywali, że dotychczasowe sankcje, które USA uzgadniało z Unią Europejską, nie przynoszą wystarczających rezultatów. Poza tym obok sytuacji na Ukrainie, jako dodatkowy motyw dla ukarania Rosji, doszły udokumentowane próby wpływania na amerykańskie wybory prezydenckie. Ale no tutaj jak gdyby pośrednio to, co pan mówi, pokazuje się, że no nie tylko Rosja, bo Europa jak gdyby robi swoje, że tutaj takiej jedności nie ma przeciw złym, można powiedzieć, działaniom chociażby Rosji jako mocarstwa, bo tak jak Niemcy, tak też próbują, mówią o bezpieczeństwie energetyczne, a sami kręcą interesy z Rosją ponad Unią Europejską, ponad wszystkich głowami. No tak, i tutaj powstają też takie głosy pojawiają się z Niemiec, z Francji, że cała Unia Europejska powinna się ze względu na te interesy pewnych koncernów właśnie niemieckich, francuskich, holenderskich, tam też brytyjskie wchodzi kapitał włoski, cała Unia Europejska powinna się przeciwstawić i podjąć jakieś działania, żeby zneutralizować efekty tej amerykańskiej ustawy. To oczywiście jest dla Polski niekorzystne i Polska powinna się temu przeciwstawić.
czyli Radio Koncita, proszę Państwa, oczywiście te żydowskie reklamy przełączamy, wyłączamy. Tutaj to, czego co do zasady nie chce przyjąć Komisja Europejska, czy przede wszystkim te państwa zainteresowane, wspierające swój biznes, jak właśnie Niemcy czy Francja, to jest właśnie wprowadzenie tej zasady w sankcjach terytorialnych, czyli tego, że one mogą dotyczyć nie tylko firm rosyjskich, mogą dotyczyć właściwie każdego, kto bierze udział we wspólnych z Rosją projektach. I tych projektów jest dużo. To jest przede wszystkim właśnie Nord Stream 2, ale to jest też Nord Stream 1, czyli ten pierwszy, stary, już istniejący Nord Stream, ponieważ sankcjami objęte jest także remontowanie, dostarczanie części zamiennych, na przykład do przepompowni, które tam są. To samo dotyczy innych rurociągów, które gdzieś tam Rosjanie budują i różne europejskie firmy w tym uczestniczą. One są na Morzu Czarnym, na Morzu Kaspijskim, nawet daleko, daleko na Sachalinie, więc jest terminali LNG, dzięki którym Rosja chciałaby też włączyć się w eksport gazu skroplonego. One mają postać zarówno na Bałtyku, w okolicach Petersburga, jak i tam na Dalekim Wschodzie. Także to tutaj jest tych projektów dość dużo. To są powtarzające się firmy niemieckie, holenderskie, włoskie, które wypracowały sobie pewne ścieżki dostępu do współpracy z Rosją, przekazują Rosjanom pewne technologie, zarabiają na tym, no ale one też w ten sposób zarabiają na umacnianiu się takiej monopolistycznej pozycji Rosji na tym, żeby Rosja wykorzystywała swoje zasoby energetyczne do politycznego dyktatu. No jest to działanie, któremu Europa, jeżeli rzeczywiście miałaby poważnie traktować swoją solidarność w dziedzinie energetycznej, w dziedzinie politycznej i polityce bezpieczeństwa, gdyby miała to traktować poważnie. Czyli tutaj, także dzisiaj mamy, proszę Państwa, już kolejny dzień, 27 lipca 2017 roku. Obudź się, Polska ma. Proszę oglądać, tego jest bardzo dużo. Myślę, że Państwo dla siebie coś wybiorą, jako nasze kochane kopciuszki. Wybierzecie coś ciekawego dla siebie, fantastycznego, bo naprawdę dużo jest informacji. No cyfry jak to cyfry, niektóre aktualne, niektóre aktualne, symboliczne, artystycznie ujęte w formę, proszę Państwa, hiperboli, paraboli, świadomej przesady, także cyfry jak cyfry, ale pewne symbole i za tymi symbolami i hasłami coś się kryje. No na tym sztuka polega, no nie każdy może odszyfrować na przykład obraz, no najprędzej artysta, ale przecież każde dziecko, gdy jest wrażliwe, dziecko jeszcze, gdy jest niezepsute, może odczytać, o co chodzi w tej audycji radia. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Wszelkiego podejrzenia jakoby... Halo. Halo. Także proszę Państwa, słuchajmy Radia Koncita. W interesy amerykańskie miało być w jakikolwiek sposób podważone przez te fakty. No i to pewnie będzie go jakoś no też ograniczać i zabezpieczać pewnie wbrew temu, na co mieli nadzieję ci rosyjscy politycy czy jacyś lobbyści, którzy wcześniej gdzieś tam mu pomagali czy być może jakoś kształtowali jego poglądy, no to będzie w jakimś sensie zmuszony do tego, żeby to stanowisko czy jego polityka wobec Rosji no była twarda, była zdecydowana, była bardzo przejrzysta, żeby nie było tam żadnego podejrzenia, że robią jakieś, że dochodzi do jakichś układów, porozumień z Rosją. Układy to już były, już te...
rekordy były rekordy układów, proszę Państwa, czy z Rosją, czy nie z Rosją, jakiekolwiek żydowskie, chińskie, spartańskie, proszę Państwa, w mafii żydowsko-watykańskiej, watykańsko-żydowskiej, jakiekolwiek. Nie ma układów już. Muzyka i koniec.